Będzie trudniej o dopłaty do pomp ciepła, które od kilku lat cieszą się ogromną popularnością. Jak mówią eksperci, zapotrzebowanie na ten rodzaj ogrzewania wykazuje się dużą zmiennością, a teraz obserwowany jest pewien przestój na rynku, bo wszyscy obawiają się wzrostu cen energii elektrycznej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął uchwałę w sprawie zmian w programie Czyste Powietrze. Dofinansowanie ma być przyznawane jedynie do pomp ciepła z listy zielonych urządzeń i materiałów. Karolina Komada. Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów pomp ciepła. Różnią się tym, jak pozyskują energię. Głównie jest to powietrze, grunt czy woda. I choć nie jest to tania inwestycja, to w województwie śląskim coraz więcej osób decyduje się na ich montaż, korzystając z dostępnego dofinansowania. W drugim półroczu 2023 roku było złożonych wniosków 3518 do pomp ciepła. Liczba wniosków składanych na pompy ciepła rośnie, natomiast obserwujemy chwilowe zatrzymanie. Co przede wszystkim jest spowodowane niestabilnością cen prądu, zwłaszcza w kontekście zapowiedzi rezygnacji z tarczy osłonowej. Do tego dochodzą spadające ceny węgla, teraz nadchodzą zmiany dotyczące dofinansowań na pompy ciepła. Wprowadzenie zmian dotyczących obowiązywania nowych wymagań dla pomp ciepła planowane jest w kwietniu bieżącego roku. W związku z planem wprowadzenia tych zmian dofinansowanie w programie będzie można uzyskać na pompy ciepła, które znajdują się na liście ZUM. Lista ZUM jest to lista zielonych urządzeń i materiałów, która stanowi pomoc dla wnioskodawców w wyborze urządzeń i materiałów. Ze względu na to, że ceny pomp ciepła często są zawyżane, urządzenia mają również nie spełniają określonych norm. Przez co zimą ich właściciele często muszą płacić bardzo wysokie rachunki. Eksperci ostrzegają też przed złym doborem urządzenia do wymagań budynku. Jest pompa ciepła przewymiarowana, co to oznacza? Ona potem jest nieefektywna energetycznie. I też chcę to pokazać, że można idealnie zamontować pompę ciepła. Ona może być złota, ona może być bardzo dobra, może właśnie działać efektywnie, ale jeżeli ją przewymiarujemy, może działać nieefektywnie. Często też niestety tak jest, że te pompy ciepła dobierane są na widzimisię, na wzrok. Zainteresowanie pompami ciepła rośnie, ale zmienia się rodzaj klienta. Początkowo były to osoby, które miały nowe budynki. Teraz klienci raczej, którzy do nas przychodzą, w większości to są osoby, które mają instalację fotowoltaiczną na starych zasadach, gdzie ten bilans energetyczny energii wysłanej do pobranej jest na dobrym poziomie i to ogrzewanie wychodzi naprawdę tanio. I zgłaszają się głównie do nas osoby, które na przykład nie mają żadnej alternatywy, czyli nie mają wkopanego gazu w drogę. Teraz zmiany, które mają chronić nas przed oszustami dotyczące pomp ciepła, ma przygotować Instytut Ochrony Środowiska.